Hej, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Subway. I mamy tutaj kolejną odsłonę, dziewiątą Arsenału Demokracji. Tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy cisnąć tą serię, ponieważ, no, powiedzmy sobie szczerze, ostatnio mam chęć po prostu naciśnięcie tej właśnie gry i wiem, że może część osób może to troszeczkę... może wkurzać. Chcieliby na przykład usłyszeć coś zupełnie innego, inną grę i tak dalej. Na pewno to zrobię, natomiast no, w chwili obecnej po prostu mam chęć nagrać coś spokojniejszego, a jednocześnie dłuższego. Natomiast oczywiście dalej będę cisnął kolejne serie, czyli jak dobrze wiemy, będzie to Cannon Fader, jak tylko się zbiorę i trzeba mieć też odpowiednie nastawienie, żeby to nagrywać tak naprawdę, więc na pewno też będę to robić, co do tego nie ma wątpliwości. No i oczywiście inne randomowe produkcje też. No właściwie powinienem to wszystko ująć w jakimś vlogu i sub-update'cie, sub-vlogu i tak dalej, ale no zrobię to też jak się troszeczkę ogarnę z tym wszystkim. No a na chwilę obecną po prostu ciśniemy na razie tą serię. Jak sami widzimy, jest ona dosyć długa i jakże pasjonująca, to przede wszystkim. Tak właśnie to wygląda. No cóż, dobrze. W takim razie jedziemy z tym koksem dalej. Więc skaczmy do góry, jak kangury. Ładnie nam się kampania rozwija, to jest naprawdę świetnie. Nie mamy żadnych sił, które mogłyby nam tutaj jakoś specjalnie zagrozić, więc po prostu zdobywamy prowincję po prowincji. Pierwsza armia pancerna dotarła do Istambułu. Kluczowa, tutaj jest to kluczowy moment w pewnym sensie. Rozdzielamy tą dywizję, znaczy tą armię na jeszcze jedną dywizję. Tak, bo tutaj Bourboni zastosowali, no po prostu chcą nas odciąć od zaopatrzenia. Przeszli do małej kontrofensywy, ale ta mała kontrofensywa ma po prostu ma na celu opóźnić nasze postępy, a nie dokonać jakichś specjalnych tutaj, wiadomo. No kilku awansowało. Bierzemy tego generała, generał Groove. Zajmie się tutaj tymi naszymi, nie naszymi właśnie jednostkami, dywizjami i tak dalej. Mimo że mamy, no właśnie, mimo że mamy, nie mamy przewagi liczebnej tutaj, ale jednak jesteśmy do lepszym pozycji, chociaż niekoniecznie. To już są naprawdę, no, grube ryby, jeśli chodzi o tych francuskich tutaj generałów. Co mamy dalej? Mamy 36. Dywizja dotarła do Wracy w Bułgarii. Tutaj zatem po prostu kierujemy się na południe celem zdobycia wszystkich ziem bułgarskich w tej części. Jedna armia, dywizja została tutaj zmodernizowana, świetnie, i jedziemy dalej. No świetnie się nam tutaj też wszystko rozpoczyna, ponieważ rozpoczyna się pięknie inwazja na Europę, bo naprawdę będziemy mieli tutaj naprawdę niezły ubaw i będzie świetnie. Druga armia pancerna dotarła do Oranu. Jest atakowana, ale oczywiście niedługo. Te jednostki mają na celu szybkie przejęcie bez zbędnego tutaj jakiegoś chrzanienia się reszty po prostu Maroka, Algierii. Algieria już jest zajęta, nie liczę to oczywiście tego piachu, który został przez nas powiedzmy utracony, ale to są detale i wiadomo, Algieria ogólnie jest zajęta przez nas. Ogólnie, no jest po prostu. Przerebazujemy, bo tutaj mamy kogo zabierać, więc będziemy ich przerebazowywać po prostu dalej i tyle. No i teraz tak naprawdę zaczyna się już ta ciekawsza
ciekawsza faza tejże właśnie naszej rozgrywki. 21. Dywizja dotarła do Marrakeszu. To była bodajże wycofująca się jednostka, ale to nic nie szkodzi. Zajmiemy pozostałe części Maroka. 48. Dywizja dotarła do Tel Awiw. Przepraszam, ale kichnięcie. Okej. 48. Dywizja do Tel Awiw. A w jakim celu Państwo tu przybyli? A, już wiemy, okej. Celem połączenia się ze swoją macierzystą armią. Tak, ci też zresztą. Dobrze, jedziemy z tym dalej. Trzydziesta druga dywizja dotarła do Kawala. Więc już wkraczamy na tereny Grecji po prostu. Odcinamy po prostu wojska burbońskie, jak się tylko da, niszczymy je i już przychodzą praktycznie do obrony, do wycofywania się po prostu i tyle. Dywizja alaskańska dotarła do Suezu. Niech sobie tam będą. A oni ogólnie będą później zabierani na nasze łajby i tyle. Jak sami tutaj widzimy, nikt się nie opierdziela. Po prostu cała nasza armia praktycznie jest użyta w jakichś operacjach. Nikt nie stoi bezczynnie. Ci, którzy nie biorą aktualnie udziału w walce, czekają w gotowości na załadunek, na szalupy, na statki, aby dostać się po prostu na części zachodnią Afryki, a stamtąd do Europy trafić. Druga armia pancerna dotarła do Melilla. Melilla. W ogóle gdzie to jest? To jest tutaj. No to świetnie, oni pędzą po prostu bardzo szybką prędkością, więc nie musimy ich nawet specjalnie rozdzielać, nawet tego byśmy specjalnie nie chcieli, bo oni w całości mają po prostu przetransportować się do Hiszpanii. A 21. Dywizja dotarła do Casablanki, port przeładunkowy bardzo ważny. I tutaj będziemy mieli mały dylemat. Atakujemy na Gibraltar, atakujemy na Kastylię, czy zaczynamy swoją ofensywę od Portugalii. Prawdopodobnie atak na Portugalię, no i bez sensu w sumie, bo oni mogą nas tu zepchnąć, a przynajmniej postępy mogą być wolniejsze, więc lepiej się wbić klinem po prostu na Kastylię i zajmować jednocześnie zachodnie i wschodnie części tego kraju w Hiszpanii, Francji i tak dalej. Więc jedziemy dalej. 32. Dywizja dotarła do Salonik w Grecji. Czyli po prostu Grecja już powoli. No powoli już ją zajmujemy. Teraz trzeba tylko zrobić ogar. Bo tak, 36. Dywizja dotarła do Sofii. Więc my tutaj. Nie no, tutaj sobie troszeczkę zejdziemy w boczek. A jeśli chodzi o tą dywizję, to ona. Nie, nawet nie może bezpośrednio uderzyć. Okrążymy za tym po prostu ich i tyle. Szczególnie, że zaraz tutaj dotrze armia pancerna pierwsza, więc będziemy mieć naprawdę świetnie tutaj. I mamy 32. Dywizję, która dotarła do Gerville. Gerville, nawet dobrze to chyba wypowiedziałem, czyli ten kawał piachu. A stamtąd po prostu przebijamy się też w kierunku Atlantyku, abyśmy mogli tutaj zająć te pozostałości. No tak, tutaj marszałek Wing ze swoją dywizją kawalerii, której jest naprawdę, no nie używamy ich jakoś specjalnie, no przetoczyła się przez Saharę i tak dalej, więc może jak najbardziej dalej kontynuować teatru działań wojennych.
mamy już 2 lipiec 1943 roku. Nasza armia naprawdę świetnie postępuje. Czekamy, już tylko czekamy na wykończenie oddziałów burbońskich na terenie jeszcze Bułgarii, Grecji, Macedonii, Albanii, owszem też. I pierwsza armia pancerna dotarła do... Plovdiv. Plovdiv oczywiście jest w Bułgarii. Czyli jednym słowem zepchnęliśmy po prostu te oddziały z terenów bułgarskich. Zostało nam do zajęcia jeszcze kawałek Bułgarii. Bułgaria będzie chyba bodaj pierwszym krajem, który zostanie przez nas wyzwolony, ponieważ przyjąłem taktykę, że oczywiście arsenał demokracji ma na celu wyzwalać kraje. Oczywiście Afryki nie będziemy wyzwalać, nie licząc Liberii, którą wyzwoliliśmy. Natomiast Afryka ma po prostu zbyt duży potencjał. Na razie nie będziemy tego robić. Europa tak. Na pierwszym rzucie pójdzie Europa i prawdopodobnie pierwszym krajem, który zostanie przez nas tutaj wyzwolony, będzie to Bułgaria po prostu. Znaczy, nie wiem, czy to jest dobry pomysł z uwagi na to, że cieśnina Boforsa w tym momencie może być kontrolowana przez Bułgarów, a nie do końca chcemy, żeby Bułgarzy ją mieli, ale nie, Bułgarzy ją nie będą mieli. Nie, nie, to należy jeszcze do państwa tureckiego, byłego terenów Turcji, więc spoko. Pierwsza, tak, została tutaj nam zmodernizowana jedna z armii. No to świetnie. Z dywizji. 36. dywizja dotarła do Prisztiny. Prisztina jest w Albanii lub Macedonii. To jest tak, to jest Macedonia. No to w tym momencie możemy spychać dywizje burbońskie dalej na południe, na zachód tego obszaru Bałkanów. Części mniej południowej, no bo większa część Bałkanów jest zajęta przez Rzym. Przy okazji odkryłem, że Persowie przychylni niż państwo rzymskie, być może z nimi wejdziemy w sojusz. No z kimś wejdziemy na pewno, bo z kimś trzeba. Kontratakują. Nie, to my atakujemy, ale spychamy. Spychamy te oddziały, ponieważ no już tutaj nie przedstawiają większej wartości bojowej. Prawdopodobnie zostaną one zlikwidowane, bo no Francuzi generalnie nie dysponują prawdopodobnie takimi siłami transportowymi, żeby mogli tutaj po prostu wycofać swoje dywizje na część kontynentalnej Francji lub Hiszpanii. 32. dywizja dotarła do Gorna Dziumaja. Prawdopodobnie właśnie, gdzie to jest? Brzmi troszeczkę jak coś z rodzaju związanego z Węgrami, ale nie. To jest ostatnia część, ostatnia prowincja Bułgarii. Po prostu. Kierujemy się w takim razie w rejony centralnej Grecji. Grecja, kraj górzysty. Czołgi będą miały z tym problem, by tutaj ją obejść bez szybko, że tak powiem. Tutaj przydałyby się jednostki górskie, tymczasem my takich nie rozwijaliśmy tych jednostek. 409. dywizja dotarła do Tuapse. W Gruzji. W tym momencie zajęliśmy już całą Gruzję. Więc w takim razie po prostu będą zmierzać w kierunku portu przeładunkowego w zachodniej Turcji. Może wyzwolimy Gruzję. W pierwszej kolejności zobaczymy. Nie, Gruzja nie. Gruzja graniczy z państwem kozackim i z Persją. To są potencjalne kraje, które będą naszymi sojusznikami. Mogą zostać, więc raczej tutaj nie chcielibyśmy ich wkurzać.
i nie chcielibyśmy tutaj za bardzo... O, mamy tutaj zajęte, odbite tereny w kontrofensywie. Saloniki zostały odbite. Saloniki odbite. Czy nasza armia może tutaj... Nie. Musi dojechać. Przeszli do kontrofensywy. Zajęli po prostu podczas naszej pogadaniny, że tak powiem, tą część właśnie Grecji. ...36. Dywizja dotarła do Steep. Postępy naszych wojsk są po prostu nieuniknione. Dotarły do Steep. Kierujemy się zatem na zachód, ku Albanii, ponieważ 32. Dywizja zajmuje się już zajęciem centralnej Grecji. I pozostawienie oczywiście tych dywizji burbońskich w stanie okrążenia. Mamy tutaj, tak, mamy tutaj przerebazowanie. 32. Dywizja dotarła do Edessy w centralnej Grecji. No to w takim razie odcinamy. Na razie nie, jesteśmy kontratakowani. Nasza armia, samodzielna flota transportowa dotarła do El Alamein. Bardzo nas to cieszy, oczywiście. I tak, i oczywiście z nią dotarła pierwsza armia piechoty morskiej. Nareszcie, panowie, nareszcie. No, gdzie jest ta samodzielna? Jest, ok. Pierwsza armia piechoty morskiej, tak, i mamy tutaj ją w El Alamein. Skoro nie ma naszej jednostki pływającej, to znaczy, że ona po prostu miała tylko zrobić transport. Nie, jest, ok. Dobrze, no to w takim razie bez zbędnego opierdzielenia się, piechota morska jest ładowana na łajby, a nasza samodzielna flota transportowa ląduje pod Kretę. To jest tylko 107 km, będą tu za chwilę. I już są. Świetnie, właśnie, w końcu zostaną użyci w walce. Mieli już to robić dawno temu. Lądujemy na Krecie, panowie. Kreta jest broniona przez około... Nie, nie mamy danych co do ilości. Nie, a jest. 3 dywizje piechoty i jeden dymon bombowy, który może zagrozić teoretycznie naszej flocie transportowej, ponieważ to jest samodzielna flota transportowa bez... Eskorty. Tak, po prostu stwierdziłem, że czasami trzeba zaryzykować i iść pełną parą po prostu. Jeśli chodzi o transport, ten transport miał być wykorzystany na początku po prostu do przyładunku, ale ponieważ flota burbońska praktycznie nie istnieje z tego co widzę, więc jak najbardziej może być wykorzystana w desancie właśnie. I druga armia pancerna dotarła do Ouida. Jak śmiesznie się to wszystko wypowiada i to jest naprawdę fajne, bo wszyscy, a przynajmniej ja, strasznie się z tego bawię. Druga armia pancerna. Tak, trzeba rozbić te oddziały, które tutaj stacjonują jak najszybciej. Żeby po prostu nie zrobiły kontrofensywy. Te
dywizje francuskie, znaczy burbońskie po prostu zostaną zlikwidowane. Ze względu na brak po prostu transportu z ich strony nie mogą rebazować tych jednostek i dlatego po prostu one zostaną zniszczone. A prawda jest też taka, że one są po prostu na skraju wyczerpania. Lipiec 1943 roku. Dla draki, dla zabawy sobie zobaczmy. 11 dywizji pancernych przeciwko jednej dywizji i jednej brygady artylerii francuskiej z 1939 roku. Wzór. Dowodzi nimi generał Oskilu 1,35. No, oczywiście, no, nie ma szans. Musi się wycofać, bo jeszcze może. I wycofa się. Przy okazji zobaczmy sobie tą armię. Stoi w miejscu. Nie może tak być. Idziemy tutaj, aby zająć południowy odcinek kanału gibraltarskiego. Ale nie jest to port, więc cały czas Burboni tą cieśninę kontrolują. Prawdopodobnie nie można przez nią po prostu tak sobie przepłynąć. Jest zakaz. Nie wolno po prostu, nie da rady. Grana na to nie pozwala. Jest kontrolowana przez Burbonów. Zobaczymy później, czy są tam jakieś oddziały. Jeśli się okaże, że nie ma, ale to byłaby skrajna głupota, jeśli chodzi o Bourbonów, że możemy zająć sobie Gibraltar, tak po prostu. W tym momencie mamy kolejną cieśninę, a tak jak wcześniej powiedziałem, cieśniny są bardzo ważnym punktem strategicznym. Druga armia pancerna dotarła do Villa San Giro, o tak to się wypowiada. Czyli tak, no mamy tutaj faktycznie, no w tym momencie ta armia już może spokojnie wrócić sobie do Oranu i tam oczekiwać na po prostu na moment, w którym będą uczestniczyć w inwazji. 30. Dywizja dotarła do Fort Laparin chyba, czyli nasza tak zwana właśnie, ale co mamy tutaj? W ogóle dlaczego oni tak sobie tak stoją? O co tu chodzi? Nie, dobra. Gra coś po prostu nam źle zaplanowała. Oczywiście 30. Dywizja kawalerii po prostu wydzielona z jakiejś tam armii idzie do Oranu, właściwie jedzie, na koniach się chyba jedzie. Więc oni też jadą po prostu. No i mamy kontrofensywa Bourbonów na terenie Gorna Dziumaria, czyli po prostu tereny bułgarskie. Raczej nie potrwa to zbyt długo, ale jednak, tak jak powiedziałem, kilka dywizji nam raczej przeszkadza. Natomiast tutaj już idzie pierwsza armia pancerna celem odbicia tych terenów. Już właściwie wygraliśmy tą bitwę. No i mamy tutaj 36. Dywizja dotarła do Skopje. Skopje bodajże jest w Macedonii. No ale ogólnie uważa się to jako część Grecji, przynajmniej w tej grze. Owszem, można wyzwolić Macedonię, ale nie będziemy na razie tego robić. Jedziemy po prostu dalej w kierunku południowym na Larisę. No i tu się właśnie zaczynają te takie starożytne nazwy. Larisa, Lesbos, dobrze wiemy na czym to wszystko polegało. Pierwsza armia pancerna dotarła do Gorna Dziumaria na terenie najprawdopodobniej Bułgarii, tak. Jeszcze Bułgarii, słowiańskie tereny. Jedziemy bardziej na południe. Tylko teraz pytanie, czy ta dywizja będzie atakować, czy ta? Nie.
To są francuskie, to są burbońskie dywizje wycofujące się. Ta nasza pierwsza armia pancerna uderzy na południe w kierunku odbitych przez Burbonów Salonik. Akcja rozwija się teraz, aktualnie. Już powoli zaczyna być w końcu ta gra, ta esencja gry, o której właśnie wam mówiłem wcześniej. W końcu zaczyna się nudne zajmowanie terenów, nie ma czegoś takiego jak omijanie się, chociaż tutaj tak, wojna manewrowa, ale w końcu zaczyna się po prostu ofensywa frontalna i zajmowanie terenów w walce. I o to właśnie tutaj chodzi, jeśli chodzi tutaj o zajmowanie terenów tak po prostu z buta, no to było fajne, ale teraz już się skończyło. W końcu. Nareszcie się to skończyło, bo tak naprawdę było to nudne, a gra miała zyskać na dynamice, a nie być nudnym zajmowaniem pojedynczych terenów przez jednostki, przez dywizję. Jeśli chodzi o Kretę, właśnie sprawdźmy, jak wygląda sprawa Krety. 11 dywizji naciera na te 3. Pamiętajmy, że uderzamy z morza, a tutaj mamy zawsze większą ilość pulę strat. Szczególnie, że te 3 dywizje są dywizjami, które są tutaj dowodzone przez pułkownika prawie o zerowym skillu. Jakkolwiek jednak Kreta już jest broniona przez 3 dywizje, a 2 dywizje mają tutaj wspomaganie pojedynczych brygad. Brygad wozów bojowych i brygad artylerii. Więc spokojnie. A jeśli chodzi o dywizję piechoty, jak wiemy, ona jest lepsza niż dywizja Marines. Bo Marines to po prostu jednostki pokładowe statków, po prostu. Z tego powstało Marines, piechota morska. Po prostu z załogi statków. Kiedy trzeba było uderzyć na ląd, załoga statków zwijała się po prostu na ląd, brała broń i po prostu uderzała. Natomiast nie mieli przeszkolenia typowo wojskowego w zasadzie zdobywania jakichś jednostek, jakichś terenów. Brali po prostu udział przeważnie w walkach ulicznych. Natomiast szczególnie Amerykanie i Japończycy owszem też docenili wartość bojową właśnie jednostek, oddziałów, ludzi, którzy po prostu na statkach się znajdowali, że można stworzyć właśnie tego typu dywizję, armię, nawet armię. Mamy 32. dywizję, która dotarła do Larisa w Grecji oczywiście. Więc w tym momencie uderzamy na północną Albanię. Celem wyzwolenia tego kraju po prostu. Nie wyzwolimy go tak po prostu od razu, z tego względu, że wiadomo, państwo rzymskie mogłoby na to źle patrzeć. Więc tego nie zrobimy. Bardzo ciekawa rzecz. Persja, Republika Persji jest do nas bardziej przychylnie nastawiona niż państwo rzymskie, a nie powinno tak być. Nie możemy tego teraz sprawdzić, co prawda. Jakkolwiek rzeczywiście tutaj państwo perskie ma zamiar z nami po prostu zrobić sojusz. Lipiec 1943 roku. Akcja idzie dalej. Druga armia pancerna dotarła w końcu do Oranu. Nareszcie. Panowie, dobrze. Tutaj sobie poczekajmy. Na razie nie będziemy robić żadnych akcji, z tego względu, że
Mamy tutaj dywizję pancerną, która po prostu zajmie się niedobitkami armii burbońskiej, a my nie będziemy się mieszać specjalnie w akcję zaczepną. Szkoda paliwa, szkoda zaopatrzenia. Czekamy po prostu na transport. Ale mimo wszystko Kreta nie została zdobyta. Straciliśmy 3521 ludzi. Oni stracili 973, niecały 1000. Marines nie dali rady. Kolejna przegrana bitwa, ale pamiętajmy, że naprawdę w tej ilości sukcesów przegrana bitwa na Krecie nie jest problemem, tak naprawdę. Chociaż zginęło tutaj około, mamy straty ogólnie. Natomiast, nie będziemy ich wycofywać, tych, i żeby one jakoś uleczyły rany, bo są naprawdę niewielkie. Po prostu skierujemy te oddziały pod Rodos. Rodos, wyspa grecka. Jeśli nam pozwoli na to zaopatrzenie, zdobędziemy po prostu ten teren od sił powstańczych. Pierwsza armia pancerna dotarła do Salonik. Odbiliśmy ten teren, który został po prostu przez nich zajęty. Raczej wskazywałbym to, aby ta armia sobie tutaj została, z tego względu, że mamy mało paliwa. A już wycofująca się armia burbońska, dywizje burbońskie po prostu w momencie naszego wycofania zajęłyby ten teren. I trzeba byłoby znowu kpijać bez sensu. 23. dywizja dotarła do Oazen. Onzhen, jak to nazwać, jakkolwiek dotarły właśnie tam. W tym momencie kończymy ofensywę. Zatem trzymajcie się, ludzie. Do zobaczenia w następnym odcinku Arsenału Demokracji. Zatem trzymajcie się, ludzie. Bye, bye.